ustanawia się Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. I mogę powiedzieć tak, że 22 lataśmy czekali i trzeba docenić ten akt sejmowy jako akt dekomunizacji jednego z najważniejszych obszarów życia. Tak się złożyło, że ja w 1956 roku zaczynałem jako 19-letni student jakby obecność w opozycji i tworzyliśmy pierwszy Związek Młodych Demokratów, który powstał jako ogólnopolskie organizacja antykomunistyczna, walcząca już pokojowymi metodami. Ale przed nami byli nasi wielcy poprzednicy. 10 lat temu na zjeździe internowanych i więzionych regionu łódzkiego miałem przyjemność właśnie mówić o tych, na podstawie książki Ślaskiego, o tych żołnierzach wyklętych. I ja mogę powiedzieć tak, że nie zrozumie się, ponieważ w dużej części bazujemy na doświadczeniu życiowym, to nie zrozumie się do końca czasów współczesnych, jeżeli się nie spróbuje zrozumieć tego okresu żołnierzy wyklętych. Ja to, co mówię, to prawie wszystko jest na mojej witrynie www.honor.pl. Film, który Państwo tutaj zobaczycie, jest wspaniałym filmem artystycznym, ale jest on jakby o przypadku śmierci jednego z wybitnych dowódców 6. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej Młota. I on zginął, no, że tak powiem, w sposób taki trochę dziwny. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że mówiąc o Dniu Żołnierzy Wyklętych i o całej sprawie żołnierzy wyklętych, mamy do czynienia z niesłychaną zbrodnią komunistyczną, która odpowiada rozmiarami zbrodni katyńskiej. Mianowicie w latach 44-56 komuniści wymordowali 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i innych podobnych niepodległościowych formacji, a około 150 tysięcy przeszło przez więzienia, 50 tysięcy zostało deportowanych do Rosji. I to jest jakby skala tego wyklęcia. I jeżeli my mówimy żołnierze wyklęci, a nie żołnierze niezłomni, to może dlatego, żeby pamiętać o tym, że ktoś ich wyklął. I że czasami ci wyklęci, ci co wyklinali, czasami można ich zobaczyć na naszych ekranach telewizorów. Przynajmniej nie ich, to spadkobierców. Ja mam na swojej stronie, ponieważ przez Polskę idzie teraz fala uroczystości związanych 1 marca i dlatego prosiłem, żebym tutaj mógł parę słów powiedzieć. I ona oczywiście jest w Warszawie, będzie mówił o tym pan doktor Żaryn, jak tu przyjdzie nieco później. Jest oczywiście, ja jestem z Łodzi, więc my organizujemy, zarówno IPN organizuje seminarium, a my organizujemy w katedrze msze i apel. Na mojej stronie jest apel pomordowanych żołnierzy wyklętych i ja w telegraficznym skrócie, w jakimś takim punkcie do tego filmu, gdzie zobaczymy, jak ginie jeden z cicho z tych żołnierzy wyklętych, no w nieco innych okolicznościach, to przytoczę z tego apelu tylko najistotniejsze elementy, bo tam mam, że tak powiem, obszar po obszarze pokazaną tą zbrodnię poprzez nieliczne nazwiska, ponieważ nie da się opowiedzieć o 20 tysiącach polskich bohaterów. Ale w jakim stopniu możemy sobie przypomnieć, chociaż w tym momencie, jakby skalę tej zbrodni i jak powiedzmy i te straty, któreśmy ponieśli. Bo ja bym powiedział tak, że Słowacki pisał kiedyś tak: pochodzę z kraju, gdzie po dniach nieszczęśliwych zostaje zawsze drugie pół rycerzy żywych. Kiedy ja stawałem na tych
Mównicach Wiecowych w 1956 roku, to tego drugiego pół rycerzy żywych nie było. To drugie pół rycerzy żywych było w więzieniach, ono wychodziło i właściwie myśmy przeszli przez taki upływ krwi, że trzeba byłoby pokoleń, żeby to odbudować. Jeżeli dziś w jakimś apelu przywołujemy postacie tych, którzy ponieśli śmierć i zginęli w ramach tego podwoju, bo to był podbój. W momencie, kiedy wyszła na jaw zbrodnia katyńska, Rosja, Stalin zdecydował o podwoju Polski. Zerwał stosunki i właściwie począwszy od momentu, kiedy jesienią, znaczy na początku roku 1944 Armia Czerwona przekroczyła granice II Rzeczpospolitej, zaczyna się okres żołnierzy wyklętych, bo automatycznie polskie państwo podziemne jest delegalizowane i zarówno służby cywilne, jak i służby wojskowe stają się żołnierzami wyklętymi. I żeby zdefiniować to pojęcie, to trzeba sobie odpowiedzieć tak, że żołnierze wyklęci to byli ci, którzy walczyli zbrojnie, jak Łupaszko, jak powiedzmy Ogień, jak Warszyc, ale byli też tacy, którzy nie walczyli. Byli tylko kiedyś żołnierzami polskiego państwa podziemnego, jak na przykład Anoba, znany wszystkim z Powstania Warszawskiego, czy Butrym z Powstania Warszawskiego. I oni też byli traceni. Ja tutaj przywołam na początek, że w ramach eksterminacji narodu polskiego jako żołnierze wyklęci zginęli. Jan Stanisław Jankowski, wicepremier i delegat rządu na kraj. Został on wywieziony w ramach procesu 16 i tam na krótko po odbyciu 10-letniej wyroku, prawda, został zamordowany. Generał Leopold Okulicki, ostatni komendant Armii Krajowej, skazany na 10 lat więzienia i od razu zamordowany prawie w Wigilię 1945 roku. Kazimierz Pużak, przewodniczący Rady Jedności Narodowej, zamordowany w więzieniu Rawiczu, przedtem sądzony w procesie 16 w Moskwie. Generał August Fieldorf, zastępca komendanta AK, komendant organizacji MIE, który no, wrócił z zesłania, gdzie był przypadkowo, nie podjął działalności i został przez tychże komunistów powieszony. Dalej, jeżeli mówimy o tych naszych kadrowych stratach, to musimy powiedzieć, że spośród kolejnych komend WiN-u zostali straceni. Drugi zarząd WiN-u, legionista Alojzy Kaczmarczyk, doradca polityczny, Waleriana Tomaszewicza Jagra, szefa inspektoratu AK, członkowie trzeciego zarządu WiN, pułkownik Wacław Lipiński zamordowany w więzieniu, działacz Stronnictwa Narodowego Włodzimierz Marszewski. I wreszcie dochodzimy do tej czwartej nieszczęsnej komendy WiN, z racji której święcimy ten dzień, mianowicie podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, komendanta czwartego zarządu WiN i jego 7 współtowarzyszy. Jeżeli dalej spojrzymy, jak byliśmy niszczeni, jak ginęli żołnierze wyklęci, to trzeba wspomnieć tutaj o żołnierzach Antoniego Burzyńskiego Kmicica z Wileńskiej Armii Krajowej. To było jeszcze przed wkroczeniem armii. Partyzantka radziecka na Nowogródczyźnie zamordowała około 2000 AK-owców. Między innymi znany taki mord to było wzięcie podstępem do niewoli
oddziału Kmicica i stracenia jego i jego kilkudziesięciu żołnierzy. Jeżeli mówimy o żołnierzach wyklętych, to musimy pamiętać o żołnierzach Wilna. Musimy pamiętać o podpułkowniku Macieju Kalankiewiczu Kotwiczu. To był żołnierz Hubala. To on nie wziął udziału w Ostrej Bramie, bo był ranny. Był ranny, stracił rękę. Ale w walce ze Smierczem poległ w 1945 roku. Dalej możemy mówić o Olechu, który poległ 12 maja 1949. Ja staram się, bo nie chcę tutaj nadużyć pana Józefa, państwa cierpliwości. I oczywiście tą rzecz można przeczytać na stronie internetowej. I jest oczywiście okręg po okręgu wymienione. Oczywiście nie wszystkie postaci, ale najważniejsze, kluczowe, bo przecież mamy i okręg lwowski, i mamy brygadę wileńską Armii Krajowej, gdzie stracono, nie tak dawno była rocznica, 8 lutego 1951 roku został rozstrzelany komendant Wydzielonego Wileńskiego Okręgu AK podpułkownik Antoni Olechnowicz Pochorecki. Został w tym samym momencie, został rozstrzelany również Zygmunt Szendziela Szłupaczka, Ramula Rajs Góry i szereg innych żołnierzy z tego okręgu. Jeżeli patrzymy na okręg białostocki, to przykładowo kawaler Virtuti Militari za rozbicie pup w Siemiatyczach, Śmiałkowski Szumny. I w tej chwili no, nie wymienię wszystkich, że tak powiem, obszarów, wszystkich powiedzmy poległych. Uskoka, jest piękna książka, pamiętniki Uskoka polecam. W każdym bądź razie jest to ciągle kopalnia wiedzy. Jest to ciągle, powiedzmy, coś, co musimy wpajać w młodsze pokolenie. Ja w Łodzi mam zapowiedź całego Widzewa, że przyjdzie na mszę. I powiedzmy, i to jest, i jeżeli tutaj mówię, i tutaj są, powiedzmy, przedstawiciele środków masowego przekazu, to muszę zaapelować o jedno. To jest święto, święto, można powiedzieć, na któreśmy oczekiwali lata, i to święto albo my urządzimy, albo jego nie będzie. W związku z tym z jednej strony przez cały kraj idą ruchy, które tworzą, że tak powiem, rozmaite uroczystości z tym związane. Warszawa też tutaj ma i będzie to referowane, ma te swoje 15 punktów, z których będzie ten hołd oddawać. A z drugiej strony to mogę powiedzieć tak, że ci, którzy mają pióra i napiszą i wydrukują, to będzie, to dotrze. I właściwie jest to pospolite ruszenie ku naszemu patriotyzmowi. Ja myślę, że 11 listopada w Warszawie, który miałem przyjemność oglądać w wykonaniu TVN-u, czyli powiedzmy jako taką bójkę, że to dowiodło, jak dalece nasza młodzież jest już przygotowana do patriotyzmu. Tyle z mojej strony. Polecam www.honor.pl. Polecam aktywność, polecam uczestnictwo w obchodach 1 marca i polecam organizowanie tego typu uroczystości wszędzie. Ktoś jest nauczycielem, organizuje w szkole, ktoś ma możliwość w jakimś klubie, organizuje w klubie, bo to jest potrzebny ruch ogólnopolski, żebyśmy wszędzie, że tak powiem, potrafili z tym świętem, które niektórzy liczą, że tylko pozostanie złożenie wieńca przez pana prezydenta, żebyśmy jako społeczeństwo, jako naród na ten Dzień Żołnierzy Wyklętych się sprężyli. Dziękuję bardzo. Ale on zawsze, jak będzie w Warszawie, jest u nas
moim przyjacielem, może Darek Pedeć, Janek Żaden też o tym opowie. Ja Państwu jeszcze wyślę ulotkę w stronę fundacji, jeżeli macie. A ja chciałem powiedzieć jeszcze przed filmem, że żołnierze wyklęci są bliżej Państwa niż Państwo myślą. Mianowicie są tutaj. Widziałem takiego jednego żołnierza przywitać, Ania Pister. Coś o nim powie, a pewnie poprosimy go o głos po filmie. Pani Ani, proszę się pokazać. Czy mógłby Pan wstać? Tak, na moment. Proszę Państwa, Pan Jan za kilkanaście dni rozpocznie 98 rok życia. Ósmy skończy siódmy. 15 rocznik. Przed wojną skończył bardzo dobre liceum w Kraśniku i chciał zostać polonistą, ale przyszła wojna i został partyzantem. Znaczy najpierw komendantem rejonu Kazimierz Dolny, a w momencie, kiedy Niemcy go namierzyli i zaczęli go szukać, aresztowano wtedy jego rodzinę, musiał się ukrywać i został dowódcą pierwszego oddziału partyzanckiego w Puławskim. Miał pseudonim Hektor i w momencie, kiedy rozpoczęły się rzuty, został oficerem do spraw rzutów Inspektoratu Puławy, ponieważ na jego terenie nie mógł się utrzymać żaden oddział komunistyczny, to niejaki późniejszy major Ludowego Wojska Polskiego, Kowalski, pseudonim Cień, w Owczarni zlikwidował właśnie jego oddział, który pod dowództwem jego zastępcy poszedł po odbiór zrzutów. To ten wystrzelany, pierwszy wymordowany oddział jeszcze w czasie okupacji Akowski, to był oddział, to byli podwładni pana Jana. Po wojnie pan Jan głównie uciekał, nie podjął działalności, choć podjęła tę działalność jego rodzina. I z tego powodu siedział chyba co najmniej dwa razy w więzieniu, przy czym jeśli chodzi o ostatnią komendę win, to siedział tylko dlatego, że próbowano go wmanipulować w to, a on się nie dał. Także później skończył polonistykę, jak już skończyły się więzienia, w tej chwili no po prostu jest i ma jeszcze świetną pamięć. Także dziękuję. Proszę Państwa, w zasadzie z pamięcią to nie jest takie. Przepraszam, że będę siedział. Z pamięcią jest coraz gorzej. No, ale bardzo cieszę się, że właśnie ten dzień będzie święcony, prawda, że wreszcie doczekali się ci wszyscy, którzy w jaki sposób można nazwać żołnierzami wyklętymi. Tak, to jest wrażenie. Ale mówić ma, bo proszę mówić. Ten pan próby robi. Niech pan mówi. Proszę Państwa, 4 lata siedziałem w więzieniu. 4 lata. Nie wiem za co, ale siedziałem. Za szwagra. Nie za szwagra. Pani Anie, bliżej mikrofon. Bliżej. Jednak starałem się wytrzymać to wszystko, co widziałem i co jest. I w tej chwili to naprawdę, no, żal mi tych moich przyjaciół, kolegów, których w ogóle już nie widzę nikogo prawie. Gdzie pojadę, no nie ma nikogo, już nie żyją. I przynajmniej takie święto, prawda, jest potrzebne właśnie dla wspomnień
Wyżej mikrofon. O tych bohaterach, prawda? Nie możemy zapomnieć, prawda? I to mnie cieszy właśnie, że społeczeństwo same z własną intencją do tego doszło. Nie z góry jakiś nakaz, czy też coś innego, tylko samo społeczeństwo zorientowało się, że my jesteśmy jakimś narodem przeklętym, czy jak by nazwać było, że płacimy zawsze olbrzymią stawkę za to, że chcielibyśmy być narodem niezależnym. Mamy prawo, żeby być narodem, mieć swoją wolność i mieć swobodę pod każdym względem. Proszę Państwa, co tu dużo mówić? Jeszcze na kilka miesięcy jako polonista to jeszcze mogłem powiedzieć, a w tej chwili szczerze mówię, że przychodzą momenty, w których nie wiem, co się dzieje na świecie. Nie wiem. I wybaczcie Państwo, że nie będę umiał wszystkiego powiedzieć tak, jak bym pragnął, prawda, jeszcze o swoich kolegach, o swoich przyjacielach. To byli chłopcy, którzy przyszli do lasu, prawda, przyszli do lasu, mówią się, lesne oddziały powstały w roku 43. To był pierwszy leśny oddział, prawda, w Puławach. I prawda, i rok czasu przychodzili spaleni. Ja byłem dowódcą tych spalonych, którzy już nie mogli chodzić po ulicy czy gdzieś, prawda, pokazywać się, bo byli spaleni. To ja z takich najlepszych miałem żołnierzy. Ja nie mówiłem, że słuchaj, ty pójdziesz, będziesz to i to robił. Nie. Panie komendancie, ja pójdę. Ja nie mówiłem, że ty pójdziesz, to tam nie pójdziesz. Każdy chciał iść i walczyć o tą Polskę. Był 44 rok, Kurów, świętowaliśmy tam, prawda, przychodzi taki Dziumek, pseudonim, prawda. Janusz, silnie, pan jeszcze trochę opowie, dobrze? Nie, bo już się pokazuje. Panie komendancie, ja chciałbym, prawda, zdobyć broń. A przecież mamy dużo broni, mieliśmy dużo broni, bo zdobywaliśmy tą broń, prawda? A ja mówię, po co ci? Chcesz, to dostaniesz, masz nową broń, prawda? Nie, ja chcę osobiście, prawda, zdobyć pistolet, Wisa czy tam inny jakiś pistolet chcę. No, prosiłbym, żeby pan mi pozwolił, bo to było święta, prawda? Ja rozpuszczałem grupami i mówię, dobrze, tylko uważajcie, żeby ludzie nie mieli pretensji, żeby przez was nie cierpiał ktoś niewinny. No, trzech ich poszło i Krzyżówki Żyńskie, prawda, bunkier, wpadli do tego bunkru, prawda, Handehoch, ręce do góry i tak dalej. No i zdobyli ten bunkier i było ich cztery. Fiat, pseudonim Fiat, Jim, Żuber i jeszcze jeden.
I proszę Państwa, i pytają się, gdzie jest wasz dowódca. Okazało się, że był w budynku opodal, prawda, tego bunkru, tam ten dowódca. To jeszcze uparcie Korczak został, Korczak został jeszcze z tymi, granat miał przy tym i wszystkich Niemców położył na ziemi, prawda, i pilnował ich. Panie Janie, po filmie, tak żeby ten i... Dobrze, ja już teraz kończę, to prawda. I jeszcze ten Dzimek z Fiatem poszli tam, gdzie miał być ten dowódca z bronią, z pistoletem, który miał zdobyć, bo powiedział, że on musi zdobyć własnoręcznie ten pistolet. No i proszę Państwa, gdy szli, to był taki przy tym bunkrze, ja wiem, taki lokal tam mieli, ja wiem. Posterunek. Tak. I wszedł, prawda, Żuber to był takim olbrzym, że po prostu rzucał zapałki do góry i strzelał. Bardzo doskonały wypadał bronią. I otwierają tam te drzwi, strzały w ich stronę. Okazuje się, że już poinformowani byli ktoś spod stołu i tego Żubra, prawda, padł Żuber i potem drugi Dzimek, ten, który właśnie chciał ten pistolet koniecznie zdobyć, pada. Został Korczak, kto tam pilnował na bunkrze tych żołnierzy, prawda? I Fiat do chłopa pojechał. Chłopcy byli bardzo życzliwie do partyzantów, co odnosili się. Nas, my nie wymuszaliśmy ani koni, ani niczego. Leciliśmy to raz. A powtórę, to witali nas i chłopscy synowie byli też w lesie, prawda? I proszę Państwa. Dobrze. Potem. I Fiat. Został jeszcze jeden Fiat od chłopa. Przyjechał z chłopem na wóz, wjęli tego Dzimka i. I broń tamtą z tego bunkru, prawda, i już żandarmeria już była poinformowana i musieli szybko odjechać. I wkrótce był pogrzeb tego Żubra, czyli tam pistolet głupi, że tak powiem. Nie przydał, spowodował się. Tak. Właśnie. Taki był zapał tych młodych. Sami chcieli walczyć z nieprzyjacielem. No i zawsze mam na uwadze tą dawną młodzież, tych dawnych bohaterów. Dziękuję.